Siemka Temka, witam Was na kolejnym odcinku z Izaakiem. Tym razem z komentarzem. Mianowicie dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak bardzo prosto pokonać Gridiera. Może jest to mały bug, ale za każdym razem działa. Także zaczynamy. Pierw wybieramy sobie postać Azazela, czyli wchodzimy do trybu Gridier. No i co dalej? Teraz potrzebujemy naszego ziomka, czyli drugiej osoby, która będzie z nami grać. Ta druga osoba będzie zbierać itemy, które tak jak widzicie tutaj na stronie internetowej, po prawej, będą prowadziły nas do setu mamusi, czyli takiej no transformacji. Wystarczy, że trzy z tych rzeczy zbierzecie, dowolne trzy, wtedy zamienicie się w taką mamusię. Tak, widzicie, taką sukieneczkę ma. No i do tego dostaniecie nóż i o ten nóż się tutaj rozchodzi. Ten nóż po transformacji, nawet kiedy zginiecie, z wami zostaje. I nawet kiedy zginiecie, będzie zadawał obrażenia. Czyli tak, ta druga osoba zbiera te trzy rzeczy, zamienia się w tą mamusię i potem tym nożem biega po pokoju, będąc już nieżywa i wszystko zabija. A ta pierwsza osoba, która jest na przykład Azazelem, chować się wtedy może na kamieniach. Czyli po prostu jest totalnie bezpieczny. Możecie oczywiście inną postać wziąć, ale to jest tak, że tamta z nożem zadaje obrażenia po całym pokoju, wszystko czyści, a ta sobie grzecznie siedzi w rogu, zbierając itemy, kasę i tak dalej, rozwijając się. I kiedy dochodzimy już do tego ostatniego bossa, czyli tego grida, tego ultra, no to pierwsza faza jest, którą bardzo łatwo pokonać, ale potem, kiedy w tej drugiej fazie zamieni się w tego złotego gridiera, a może jeszcze jej nie widzieliście nawet, no to się robi trochę ciężko, bo on zaczyna świrować, skakać. No i właśnie, tutaj tą postacią główną nawet nie musimy podchodzić, gdzieś tam z daleka stoimy, a cały czas ta postać na tym duszku z nożem zadaje mu obrażenia. I w ten prosty sposób, wykorzystując tylko ten set, tą transformację na mamusie, druga osoba po prostu zabija wszystko jak leci, kompletnie nie martwiąc się o otrzymane obrażenia, ponieważ jest po prostu niezniszczalna. Także to jest naprawdę ciekawy bug, przypadkiem go odkryliśmy, ale jeśli macie problemy właśnie z przejściem Gridiera, no to jak najbardziej jest to niesamowite rozwiązanie. Także to by było na tyle w tym odcinku, nie trzeba raczej więcej tłumaczyć, po prostu skorzystajcie z tego na własną rękę, pobawcie się, zobaczcie jak wam wychodzi, no i może w końcu coś wrzucicie do skarbonki na koniec. Dzięki, że wpadliście, trzymajcie się, do zobaczenia na kolejnym odcinku.